zapraszamy. Tak, po trochu. Tak. Proszę do nas patrzeć. Absolutnie nie chcieliśmy dopuścić w porozumieniu z władzami naszymi marszałkowskimi, pod wpływem również działań pani poseł Malik, żeby ten oddział opuścił miasto Sosnowiec. Uważaliśmy, że w naszym szpitalu jesteśmy w stanie warunki takie, które będą dobre i dla pracowników, którzy ostatnio mieli trudny czas, i dla pacjentów, którzy będą mogli uzyskać bardziej wielospecjalistyczną nawet pomoc niż dotychczas. Ten oddział będą trafiali chorzy z województwa śląskiego, to na pewno, ale również z opolskiego i części województwa małopolskiego. A tak naprawdę każdy, kto będzie tego potrzebował. Więc jeżeli ktoś będzie potrzebował również z innych miejsc Polski naszej pomocy, będzie przyjęty do tego oddziału. Dziś mamy przyjemność uczestniczyć w wielkiej uroczystości otwarcia oddziału toksykologicznego właśnie w Sosnowcu. W dużym szpitalu, w szpitalu imienia świętej Barbary w Sosnowcu, czyli w zasadzie ten oddział szpitalny toksykologii został w miejscu, został w Sosnowcu i to jest wielkie zwycięstwo. Dziękuję wszystkim zaangażowanym, którzy brali udział właśnie w zorganizowaniu tego oddziału, a bardzo wiele osób uczestniczyło w tym. Ja również nie ukrywam, że dla mnie sprawą honoru było to, żeby ten oddział toksykologiczny, tak ważny dla mieszkańców Sosnowca, dla wszystkich chorych, którzy popadają właśnie w choroby ostrych zatruć, a to dotyczy naprawdę ludzi, którzy bez tego oddziału nie mogliby otrzymać odpowiedniej opieki w innym szpitalu, ponieważ to wymaga właśnie specjalistycznej opieki. Także cieszę się, jest to wielki sukces nasz tutaj mieszkańców Sosnowca, właśnie, że dzisiaj mamy przyjemność właśnie otworzyć ten oddział toksykologii. Wielokrotnie wyraziliśmy wolę, że chcemy przejąć, że chcemy zabezpieczyć medycznie województwo. Ja to też wielokrotnie mówiłem na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, że takie jest nasze stanowisko, że chcemy zabezpieczyć mieszkańców w tym zakresie i żeby ta opieka medyczna była w najlepszym zakresie, w najlepszym formacie. Szpital Świętej Barbary to jest jedna z flagowych jednostek i bardzo dziękuję z tego miejsca dyrekcji i osobom zaangażowanym, pracownikom, którzy pracowali też często społecznie, żeby ten oddział tak szybko uruchomić, tak dobrze go wyposażyć. Mamy zabezpieczenie finansowe w postaci kontraktu z NFZ-em. To bardzo ważny element, żeby było zabezpieczenie na te usługi, na tą gotowość do niesienia pomocy. I to bardzo ważny dzień dla regionu, że to zabezpieczenie medyczne jest na najwyższym poziomie, jest w świetnym szpitalu, który ma świetnych specjalistów, wiele oddziałów, więc też te konsultacje, które mogą być potrzebne w takich różnych schorzeniach czy zatruciach, są bardzo, bardzo ważne, że ci ludzie są tutaj na miejscu i w tak komfortowych warunkach będziemy mogli leczyć te zdarzenia, których uważam powinno być jak najmniej. Radio Katowice.